Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, zapraszam Was dzisiaj na przepyszne ratatouille ze szczurkiem z filmowego Ratatouille w tle. Danie będzie pyszne, wiosenne, letnie i odchudzające. Zapraszam. Kochani, czy by była seria na kanale Kino od Kuchni bez najbardziej smakowitego i filmowego przepisu? Tym samym tytułu filmu Ratatouille. Co to takiego Ratatouille? No teraz jest idealny sezon na Ratatouille, bo to jest nic innego jak taka śródziemnomorska wersja drobniutko pokrojonego leczo. Czyli mamy papryki, cukinię, bakłażana koniecznie, bo to jest serce kuchni śródziemnomorskiej. Mamy cebulę, zioła, u mnie dzisiaj oregano, ale możecie dodać zioła prowansalskie, liść laurowy. I ja na końcu jeszcze zrobię taką moją, oczywiście, wersję, którą ja uwielbiam. Ale co jest najważniejsze w ratatouille, żeby to było pyszne, dobre ratatouille? Każde warzywo smażymy oddzielnie. Wiem, jest to czasochłonne, ale no jeżeli robimy przepis, to powinien być zrobiony tak, wiecie, prawidłowo. I tak, mnie się już tutaj patelnie rozgrzewają. Chcę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, że trochę dzisiaj hałasu będzie, bo nagrywamy w domu, nie w studio i jest straszny wiatr i trochę tam nam okna trzeszczą, więc przepraszam Was z góry. Dobrze, mam już tutaj pieczarki pokrojone. Nie każdy dodaje pieczarki do ratatouille. Moje francuski dodawały i ja, ponieważ potem coś dodam, co będzie pasowało, no to ja dodaję dzisiaj pieczarki, Wy nie musicie. Czyli tak, tu będę smażyć każde warzywko, a tu będę potem przekładać. Dobra, smażymy pieczarki. Troszkę więcej oliwy. Dobrze, tu się będą pieczarki smażyć. Dodamy im troszkę mocy. Teraz papryki. Kroimy papryki na cieniutką kosteczkę. Ja oczywiście używam dzisiaj dwóch kolorów papryk, ale zdarza mi się i trzech używać. Po to, żeby było po prostu ładniej. Przy okazji to nasze ratatouille będzie świetnym źródłem beta-karotenu, witaminy z grupy A plus E, więc to jest takie danie, które pięknie będzie dbało o naszą skórę. Ale również polecam Wam to danie latem. Bardzo dobrze smakuje zimne na kanapkę na przykład, posypać odrobiną fety. Bardzo dobrze smakuje jako ciepła, lekka kolacja. Ja kocham ratatouille i powiem Wam, że latem zawsze gdzieś tam w miseczce mam zrobione ratatouille. I służy mi to również właśnie jako baza na kanapki. Uwielbiam. Dobra, smażę pieczarki. Co jeszcze? To ratatouille smażące się można podlać białym winem, ale ponieważ ja tak często dodaję białe wino do potraw, to stwierdziłam, że no nie będę zawsze dodawać białe wino do potraw, więc ja dzisiaj nie dodam. Wy oczywiście możecie podlać smażące się warzywa białym winem. I tutaj w tej patelni głębszej, gdzie wszystko będę łączyć, smażę już paprykę. Żeby nam nie pryskała ta papryka, dodam do oliwy odrobinę masła. Uuu, jaką miałam gorącą patelnię. Poczekajcie, odstawimy trochę. Dobrze, widzicie. O! Ok, zmniejszam trochę ogień. Dobra. I teraz kroimy zieloną paprykę. Maronik, się zainteresowałeś? Wege. Piesku, wege. Śpi jeszcze. Potem będzie kurczak. No teraz za... Widzicie, jak słucha? Jak poznał? Słuchajcie, jest coraz lepiej z maronem. Coraz jest grzeczniejszy. Ale dochodzimy już do bardzo słusznego wieku, 2 lat, więc czas najwyższy.
Dobrze, kroimy teraz. Ja akurat papryki smażę razem. Później po tych pieczarkach podsmażę tam cukinię, chociaż nie, najpierw podsmażę bakłażana, bo on wymaga dłuższej obróbki, więc się będzie pierwszy smażył. No i ciekawa jestem właśnie, czy na Waszych stołach gości ratatuj, czy oprócz takiego klasycznego naszego leczo węgierskiego, to czy robicie takie małe, drobne ratatuj warzywne, bo dla mnie to jest naprawdę świetny sposób na jedzenie różnych warzyw w domu. I także to jest taki dodatek do obiadu dla tych, którzy niekoniecznie lubią zimne sałatki, na przykład surówki, źle się czują po surowym. To jest naprawdę lekkie, zdrowe, bogate witaminy danie, które, tak jak mówię, może być dodatkiem do głównego dania, a może być daniem w samym sobie. Ja Wam na końcu coś tam dodam do środka, żeby było takie pełnowartościowe danie. No dobrze, tu sobie smażymy. Dobrze, ja już na tym etapie trochę sobie posolę. Dodam liść laurowy. Uwielbiam latem, ale niestety nie mam jeszcze gałązkę tymianku w całości wrzucić. Spróbujcie, jak będziecie mieć. Fantastycznie smakuje. Ja dodam dwa liście laurowe i mam cudowne oregano. Uwielbiam. Dobrze, rozcieram. Dobrze, tu nam się już ładnie smaży. No to teraz pokroję bakłażana. Bakłażana dodam połówkę, bo więcej mi go nie potrzeba dzisiaj. Ja kroję go w całości z pestkami. Na południu Europy zawsze była jakby oszczędność w kuchni. Nie wyrzucano środków, bo pestki, bo to, bo tamto, więc ja idę tym trybem. Pamiętajcie, kochani, bo widzę, że jest bardzo dużo oglądających bez subskrypcji, więc szalenie Was zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Tak jak zawsze mówię, nam, autorom, twórcom jest to bardzo potrzebne. To jest nasz wiatr w żagle. Wtedy nas algorytmy widzą. Ja Wam mogę więcej gotować na kanale. No i subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie chociaż serduszko albo łapkę w górę, bo to nam pomaga. Dobrze, bakłażan tutaj pokrojony. Dokładam już kilka pieczarek do środka i smażymy bakłażan. Dobrze, sól, bo bakłażan musi puścić troszkę wody. Dobra, ja w międzyczasie kroję sobie, poczekajcie, bo mu przeszkadza sweter, w międzyczasie kroję sobie cukinię. Słuchajcie, pamiętajcie o tym przepisie, szczególnie właśnie sierpień, wrzesień, październik, kiedy zaczynają się nasze warzywa. O, już tutaj pięknie, bo to będzie idealny czas na ratatuj. Cudownie, dobrze. A jak tu nasz bakłażan? Dobra. No i kroimy sobie cukinię. No i jak zwykle, kochani, pamiętajcie, że czekam na dalsze propozycje. Mam już w kajecie zapisanych sporo tych takich filmowych propozycji. Powiem Wam, że jest część filmów, których w ogóle nie widziałam. Ojej, byłam zaskoczona i mam je na liście, żeby przede wszystkim te filmy obejrzeć. Bo jednak inspirujecie mnie bardzo. Nie tylko kulinarnie, ale i filmowo. Jest jakiś właśnie dosyć stary film o ramenie. I właśnie muszę go obejrzeć. Co to jest za film, w którym jakaś znana aktorka szuka idealnego ramenu? Pierwszy raz usłyszałam, ale ramen mi się marzy na kanale, więc kto wie, kto wie. Fantastycznie się tu podsmaża bakłażan, zobaczcie. I teraz podsmażany bakłażan dodaję tutaj do środka. I teraz smażę cukinię.
dosłownie kilka kropelek oliwy. Mieszam tu całość. Widzicie, jak nam sprawnie idzie? I to jest takie danie, które można zrobić na 3-4 dni, jak trzymacie od razu w lodówce. Dobra, na sam koniec pokroję sobie cebulę. I teraz tak, słuchajcie, ja dodaję odrobinę domowej mojej passaty. Wy możecie pokroić pomidorki i wrzucić. Możecie też dodać passaty, ale ważne, żeby to była raczej taka właśnie domowa, żeby to nie była ten taki sos pomidorowy, tylko naprawdę taki domowy przecier. Więc jak nie macie takiego domowego przecieru, to pokrójcie bez skóry 4 pomidorki i wrzućcie. A wszystko wrzucę. Już pachnie jak powinno. No i teraz słuchajcie, ja Wam zdradzę tajemnicę. Zobaczcie, jaki mam piękny plasterek. Ja Wam zdradzę tajemnicę. Moje francuski, czyli te, u których uczyłam się w ogóle i francuskiego, jak byłam studentką, i kuchni francuskiej, na sam koniec dodawały do ratatouille starty ser żółty, czyli emmentaler, ale u mnie dzisiaj będzie mozzarella, bo kocham, i wbijały jedno jajo do środka. I tak zrobimy. No dobrze, to teraz dodajemy cukinię do środka, podsmażymy jeszcze cebulę i prawie danie gotowe. Słuchajcie, i teraz ważna informacja. Jeżeli jesteście na diecie, bo tu sporo osób jest na diecie na moim kanale, to nie smażcie do takiej konsystencji rozciapcianych warzyw, tylko niech te warzywa zachowają jędrność, bo po pierwsze będą miały więcej witamin i minerałów, po drugie niższy indeks glikemiczny, więc wszyscy insulinooporni będą się lepiej czuć po tym. I teraz ci z Was, którzy są na diecie, oczywiście jedzą bez bagietki, raczej bez mojej mozzarelki, tylko samą taką wersję sauté, ale tu jest dużo błonnika i się na pewno tym świetnie najecie, więc idealne danie na zdrowe odchudzanie. No dobrze, słuchajcie, ja wrzucam cebulę. Teraz chwilkę razem to się pogotuje, 5-7 minut. No dobrze, kochani, teraz poszarpię kilka listków bazylii. Troszkę włoskich akcentów w tej francuszczyźnie. Mam nadzieję, że szczurek ratatouille się nie obrazi. I teraz to, co kocham najbardziej, czyli ciągnący się ser. Kto kocha ciągnący się ser, łapka w górę. I teraz tak, słuchajcie, ja wbiję tu jajko. Jeżeli robicie danie na kilka dni, to jajka nie wbijacie. Możecie w małym garnuszku sobie odłożyć porcję i wbić jajeczko. Pamiętajcie. O, już się ciągnie, już zaczyna. Kocham to danie. O, jak mnie pytacie, Pani Agnieszko, co zrobić zdrowego do oglądania filmu? No nie wiem, czy to będzie tak atrakcyjne, jak wiecie, chipsy i ciągnący się ser i zapiekanka, ale jeśli zrobicie sobie takie ratatouille, to będzie dietetyczne danie. No dobra, mieszamy jajo, mieszamy ciągnący się ser, zobaczcie, co tu się dzieje, zobaczcie, co tu się dzieje. No i zobaczcie, tak się ciągnie ser. I w tym jajko. Na sam koniec dodam jeszcze trochę pieprzu. Dobra, wyłączamy i próbujemy. No i teraz czuję już lato. Na francuskiej prowincji. Prowincji. Ale pyszka. Słuchajcie, zostawiam Was, może nie ze szczurkiem ratatouille, ale na pewno z tym przepysznym daniem. Niech zagości u Was
tego lata, przede wszystkim tej jesieni. A jeśli myślicie już o wakacyjnym odchudzaniu, uwierzcie mi, to jest to danie. Także kochani, dzięki za dzisiaj. Ja troszeczkę jestem zakatarzona, pokaleczona, ale odcinek nagrany i do tego jest przepysznie. Subskrybujecie, lajkujecie i zapraszam na kolejny odcinek. Po inny inspirujący przepis zapraszam Was tutaj.